za podwórkę. Jest pierwszy w tej chwili przed więzieniem. Na lewym pasie. Witam Państwa w imieniu Małopolskiej Policji Drogowej. Dzisiaj zajmiemy się problemem bezpieczeństwa pieszych na Zakopiance, szczególnie w rejonie gminy Mogilany, tam gdzie kierowcy niestety zbyt często przekraczają dopuszczalną prędkość, a brak jest wystarczającej bezpiecznej infrastruktury do przekraczania jezdni przez pieszych. Ja tu nie wyprzedzałam, no jechałam na tamtym pasie, gdzie wyprzedzałam? No ja nawet nie widziałem tego przejścia. Pokażemy Państwu błędy popełniane przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych. Błędy, które skutkują potężnym zagrożeniem w miejscach, gdzie piesi przekraczają jezdnię. Panie kierowco, ma nadkarny za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych z 200 zł, 10 Pani punktów karnych. Do tego dochodzi nam jeszcze 50 zł za brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli. No ja nawet nie widziałem tego przejścia. No to tym gorzej. Nie wiem, ile on jechał. Wie Pani, jak on się poruszał? Ograniczenie mamy do 50, więc pewnie miał takie prawo. Jaka decyzja? Nawet 50 nie jechał. Jaka decyzja, panie kierowco? No muszę chyba przyjąć, no bo co zrobię? Tam jest to przejście dla pieszych. Bardzo słynne zresztą na Zakopiance. Tam było przejście. Nawet pan nie pamięta tego przejścia? Nie. No z pewnością jest. Codziennie parę razy jakoś pojazd. No wyprzedzał pan pojazd, który poruszał się w tym samym kierunku, a był na sąsiednim pasie ruchu. Na prawym. Tak? Jakieś nowym pasem chyba mogę lecieć. Nie, absolutnie nie. Mamy tam wcześniej przejście dla pieszych, prawda? No, ale nie było nikogo na przejściu. Ale wyprzedzanie jest zabronione, niezależnie od tego, czy ktoś na tym przejściu jest, czy nie, panie kierowco. No przecież... No niestety tak nie można robić. No, ale... Jest to poważne wykroczenie. No, nie było akurat tak, żeby... No jak było wykroczenie? Ani nikt nie przechodził, jakby przechodził, to się zatrzymuje. Nie? Ale nie wyprzedzamy. Nie wyprzedzamy pojazdu, który porusza się obok pana. No ale ja go akurat nie wyprzedzałem, bośmy razem jechali. No to nie, wyprzedzał go pan, wyprzedzał go pan. Tam poniżej mamy przejście dla pieszych. Nie są dwa pasy w jednym kierunku, ale niestety nie możemy wyprzedzać na takim przejściu dla pieszych. A z tego powodu właśnie została pani zatrzymana do kontroli za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Samochodu, który poruszał się sąsiednim pasem. Ale ja tu nie wyprzedzałam, no jechałam na tamtym pasie. Gdzie wyprzedzałam? No wyprzedzała pani pojazd, który się poruszał sąsiednim pasem ruchu. Dlatego pani tutaj została zatrzymana do kontroli. W innym przypadku byśmy się nawet nie spotkały dzisiaj. No jechałam tamtym pasem po prostu. Ale jechała pani szybciej niż pojazd, który poruszał się obok. Czyli jest to wyprzedzanie jak najbardziej. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Panie kierowco, mandat karny 200 zł, 10 punktów karnych. No to jest po prawie razem. Można się nie zgodzić z naszą decyzją, wówczas kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Jaka decyzja, panie kierowco? To zostanę bez pracy. Dużo punktów jest na koncie? 14. No to na styk. Dlaczego pan nie jest bardziej ostrożny? Przez te wszystkie objazdy, wiecie pani... No ja rozumiem. Jaka decyzja? A coś muszę przyjąć, to też. Przyjmuje pan mandat? Przyjmuję.